Paulo, co myślisz o rzucie karnym w pierwszej połowie z Raheemem Sterlingiem oraz sugestia, że Polska też mogła mieć karnego przy możliwej ręce przez Harry'ego Maguire'a? Czy uważasz, że to jest czas, że powinniśmy mieć VAR podczas mistrzostw eliminacji? Na tym poziomie musimy to mieć. Musimy mieć VAR, oczywiście, ponieważ daje to nam większe zaufanie do wydarzeń na boisku, więcej prawdy o tym, co się dzieje w meczu. Oczywiście ufamy sędziom. Oczywiście Helig nie powinien w taki sposób wejść ślizgiem w polu karnym, zwłaszcza kiedy zawodnik już wychodzi poza boisko. On nie idzie w stronę bramki, on wychodzi poza boisko. Trzeba podjąć lepsze decyzje, być bardziej skupionym, żeby nie pozwolić, żeby takie sytuacje miały miejsce. Ale tak. Ale zgadzam się z tobą. Musimy mieć we wszystkich rozgrywkach VAR.